Dzień dobry, witam serdecznie w najnowszym odcinku na kanale Hey Whisky. A dzisiaj coś wyjątkowego, bo Glenlivet Founders Reserve. Dlaczego jest to coś wyjątkowego? A mianowicie dlatego, że jest to próba, czy udana, dowiecie się Państwo właśnie z tego odcinka, odtworzenia oryginalnego smaku whisky, jaką w 1822 roku wyprodukował George Smith, czyli ojciec założyciel. Nim przejdziemy natomiast do bohatera naszego dzisiejszego odcinku, to kilka słów o historii całej marki. Cała historia, jak już wspominałem, rozpoczęła się w 1822 roku, czyli kawał historii tej fantastycznej marki. Jak Państwo pewnie patrząc na nazwę Glenlivet jesteście w stanie stwierdzić, cała historia rozpoczęła się w Dolinie Livet, która w latach 1800 była idealnym miejscem na skupisko nielegalnych destylarni. Właśnie tam ojciec założyciel, czyli George Smith, nauczył się swojego rzemiosła. Szanowni Państwo, właśnie w 1822 roku wydarzyło się coś, co do tej pory było niespotykane. A mianowicie w Szkocji wizytę złożył ówczesny król Jerzy IV, który zażyczył sobie skosztowania tego właśnie trunku, czyli whisky z Doliny Glenlivet. Whisky to, pomimo że było nielegalne, cieszyło się wyśmienitą reputacją, która dotarła właśnie nawet na dwór królewski. Króla mało interesowało, że był to trunek nielegalnie wytworzony. Interesował go natomiast smak i za wszelką cenę chciał tego skosztować. To wydarzenie dodało George'owi jeszcze więcej skrzydeł. Dlatego też zmianę przepisów prawnych z 1824 roku postanowił wykorzystać na swoją korzyść, czyli zdobyć licencję i stać się pierwszym legalnym destylatorem w parafii Glenlivet. Jak sobie Państwo wyobrażacie, to niezbyt się podobało innym konkurentom, bo tak można ich nazwać, którzy cały czas działali w sposób nielegalny. Ten brak aprobaty dla działań George'a Smitha doprowadzał do tego, że jego konkurenci grozili mu jawnie tym, że jego legalnie działająca destylarnia spłonie. George Smith traktował te groźby dosyć poważnie, gdyż zaczął on chodzić z dwoma rewolwerami. Również publicznie wypowiadał się w sposób, że nie zawaha się ich użyć, jeśli nastąpi taka konieczność. Ta odwaga, którą właśnie cechował się George Smith, przetrwała do dnia dzisiejszego. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że ta odwaga, dzisiejszy producent tego wyśmienitego trunku, podaje jako jeden z fundamentów każdego wytworzonego whisky. Także producent cechuje się taką odwagą w produkcji whisky, jak ojciec założyciel, który tworzył firmę oraz tworzył wyśmienity produkt. Biznes Smitha bardzo szybko się rozwijał, bo proszę sobie wyobrazić, że pod koniec lat 30. XX wieku w legalnie działającej destylarni produkowano ponad 900 litrów tygodniowo, co daje prawie 4000 litrów miesięcznie. Biznes ten
tak jak wspominałem, rozwijał się tak dynamicznie, że George Smith musiał sukcesywnie swój zespół rozbudowywać o kolejnych pracowników. Kilka lat później do zespołu przedstawicieli handlowych, bo między innymi takich George Smith zaczął zatrudniać, aby jego whisky trafiła do całego Królestwa Wielkiej Brytanii, dołączyła nawet firma Andrew Usher and Sons Edynburga, która pomagała rozsyłać wici na temat tego wspaniałego trunku, który w Dolinie Liwet jest tworzony. Proszę Państwa, tutaj nawet ciekawostka historyczna, że Glenlivet jak na tamte czasy w 1852 roku uzyskał taką sławę, że nawet Charles Dickens wspomniał w liście do swojego dobrego przyjaciela, że rekomenduje degustacji wyśmienitego trunku o nazwie Old Glenlivet. W 1871 roku natomiast dochodzi do wydarzenia, które poniekąd zmienia los czy historię firmy. Gdyż 27 listopada umiera założyciel George Smith. Kto ma przejąć destylarnię? Wybór padł na najmłodszego syna, Johna Gordona Smitha, który natomiast wcześniej wyjechał na studia, planując karierę jako prawnik. Po śmierci ojca, natomiast wahając się przez jakiś czas, natomiast niezbyt długi, postanowił on przerwać swoją rokującą karierę jako prawnik, powrócić w strony rodzinne i przejąć ster w firmie, którą założył jego ojciec. Młody właściciel firmy w zasadzie od początku wiedział, jak zarządzać swoim biznesem, aby go rozwijać. Przykład, kiedy w latach 1880 liczni konkurenci próbowali przejąć niejako nazwę Glenlivet, która cieszyła się już wtedy wielką renomą, aby na tym zarobić, John, który swoją karierę chciał rozpocząć pierwotnie w naukach prawniczych, w sprytny sposób temu zapobiegł. A jak? Wytaczał im po prostu procesy, które w końcu uniemożliwiły przejęcie marki czy przejęcie praw do marki, w związku z tym dobrej reputacji, która ciągła się za legalnie działającą destylarnią od czasów założenia jej przez jego ojca. Kolejnym wyzwaniem dla destylarni były lata 1920, jako że w 1921 roku kierownictwo destylarni objął drugi prabratanek Johna, kapitan Bill Smith Grant. Musiał poradzić on sobie z dwoma dużymi, naprawdę dużymi wyzwaniami, a mianowicie wielkim kryzysem i prohibicją w USA. Jak na oznaczonego medalami bohatera I wojny światowej przystało, kapitan poradził sobie z tymi wyzwaniami wyśmienicie, mimo że produkcja w tych trudnych okresach początkowo znacznie spadła, w związku z czym musiał ograniczyć oczywiście moce produkcyjne. Również wiele pracowników straciło swoją do tej pory pewną pracę. Natomiast po uchyleniu prohibicji destylarnia i jej produkty zyskały bardzo ogromną popularność, szczególnie na rynku amerykańskim, co w konsekwencji gwarantowało wzrost. I to wzrost, który przekroczył najśmielsze oczekiwania. W latach 1950, czyli już po zakończeniu II wojny światowej, Glenlivet
stanowiła połowę szkockiej whisky słodowej sprzedawanej USA. A wraz z upowszechnieniem się nowych odrzutowców w latach 50. wkrótce dotarła w najdalsze zakątki globu. Czyli rozpoczęła się globalizacja marki Glenlivet. Szanowni Państwo, w roku 2015, czyli kilka lat temu, a prawie 200 lat od otwarcia drzwi destylarni, firma stworzyła coś nowego i moim zdaniem godnego świętowania, a mianowicie Glenlivet Founders Reserve. Właśnie o tym trunku jest dzisiejszy odcinek. Ten szlachetny trunek został stworzony przez szefa destylarni, aktualnego szefa, Alana Winchestera. Trunek ten zachowuje wyrazisty i gładki oraz owocowy smak, który odnalazł John Smith w 1824 roku. Nic dziwnego, że osiągnął on najwyższy poziom sprzedaży wśród wszystkich szkockich whisky. Jest to jedna zdecydowanie z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych nie tylko whisky producenta Glenlivet, ale ogólnie szkockich whisky. Mój egzemplarz Founders Reserve został zakupiony w internetowym sklepie domwhisky.pl i przyszedł do mnie w takim oto opakowaniu, które jest charakterystyczne. Widzimy na nim napis W. Glenlivet, widzimy nazwę Founders Reserve i widzimy rok, do którego nawołuje ten odrodzony rodzaj whisky. Również informacja, że jest to Scotch Single Malt. Przejdźmy sobie teraz do unboxingu tej butelki. Otworzymy sobie tutaj kartonik i wyciągniemy sobie butelkę. Kartonik sobie odłożymy. Jest on nam już niepotrzebny. Co do butelki. Butelka jest tradycyjna. Widać tu emblemat z nazwą firmy, z rokiem, do którego nawołuje ta edycja specjalna. Również widzimy etykietkę z napisem, z nazwą firmy, że jest to właśnie Founders Reserve i że nawołuje do oryginału z 1824 roku. Tutaj mamy jeszcze wydrukowany podpis ojca założyciela, czyli George'a Smitha, i jest on też w dosyć taki przyjemny sposób wytłoczony na butelce. Whisky to produkowane jest oczywiście w Szkocji. Jest to oczywiście single malt, a wodę do jego produkcji destylarnia czerpie z Josie Well oraz innych pomniejszych strumieni płynących w okolicy. Czyli jest to produkt jak najbardziej lokalny, gdyż jęczmień też jest dostarczany przez miejscowych producentów. Szanowni Państwo, przejdźmy teraz do tego, co chyba najbardziej ciekawe w takim projekcie degustacji whisky, czy takiej recenzji z degustacji whisky, czyli samą degustację. Otworzymy tu sobie, jak Państwo widzicie, jest jeszcze oryginalnie zamknięta, więc otworzymy ją sobie tutaj. Musimy to sobie tutaj otworzyć. Tak, to sobie tutaj odłożymy, gdyż tego nie potrzebujemy. O, było słychać ten taki fantastyczny dźwięk, który towarzyszy otwieraniu butelek whisky. Nalejemy sobie trochę. Butelkę sobie zakorkujemy. Już muszę powiedzieć, że czuć fantastyczny zapach tego legendarnego trunku. Proszę Państwa, czas skosztować. Oczywiście zaczniemy od
próby wywąchania aromatów. Proszę Państwa, co czuję? Przede wszystkim jest to zapach świeży, lekko orzechowy, trochę zielonych jabłek, zdecydowanie miód, pomarańcze, też odrobinę czy nutę wanilii. Dębowe wióry i może odrobinę anyżu. Przejdźmy do smaku. Smak jest łagodny i słodki. Tak jak przy zapachu było czuć zielone jabłka, tak teraz czuję pieczone jabłka, poniekąd śliwki, trochę tofi. Nawet trochę mlecznej czekolady, cynamonu. I nawet trochę przypomina mi smak maślanej bułki, którą dosyć długo trzymamy w ustach. Jaki jest finisz? Finisz jest niezbyt długi, jest bardzo łagodny. Początkowo owocowy, przechodzi stopniowo w wytrawny. Czuć poniekąd nuty dębowo-korzenne. Powiem tak, moim zdaniem jest to whisky jak najbardziej godne polecenia. Zdecydowanie przyjemne dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z szkockimi single maltami. I finansowo jest to też dosyć opłacalna przygoda. Mój egzemplarz akurat nabyłem, tak jak wspominałem, w sklepie internetowym Dom Whisky w cenie 99 zł. Generalnie cena kształtuje się właśnie od 100 do 120, w porywach do 130 zł. Także jak za butelkę dobrego, naprawdę dobrego szkockiego single malt, jest to niewiele i jest to naprawdę whisky, moim zdaniem, godne polecenia. Szanowni Państwo, to wszystko, co przygotowałem w dzisiejszym odcinku dla Państwa. Mam nadzieję, że ten filmik Państwu się spodoba, że zostawicie Państwo lajka pod odcinkiem oraz zasubskrybujecie kanał. Na koniec pozostaje mi Państwu bardzo podziękować za uwagę. Zapraszam również do następnych odcinków na kanale Hey Whisky. Trzymajcie się ciepło i degustujcie whisky.